Serwus, witam w trzecim odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś pokażę Ci, jak przygotować grzyby suszone panierowane. Zapraszam. Składniki. 100 gram grzybów suszonych, 500 ml mleka, mąka, bułka tarta, 2 jaja, sól i pieprz oraz olej do smażenia. Przed gotowaniem grzyby należy odmoczyć w mleku i odstawić na 2 godziny. Po 2 godzinach grzyby odsadzam i wrzucam do garnka. Dodaję 0,5 litra wody i gotuję na wolnym ogniu przez 1 godzinę, tak żeby grzyby były miękkie. Gotowane grzyby odcedzę. Powstały w wywarku służy mi do przygotowania kapusty z chminkiem. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Grzyby panieruję w klasyczny sposób. Mąka, rozmącone jajko, bułka tarta. Do jajek dodaję jeszcze sól i pieprz do smaku. Możesz również doprawić grzyby po usmażeniu. Panierowane grzyby smażę przez 2 minuty na śliczny brązowy kolor. Tak przygotowane grzyby podaję z kapustą z chminkiem. Przepis na to danie w kolejnym odcinku. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia. Życzę smacznego i do miłego oglądania.